Cześć kochane ziomeczki, jak szybko nastroić gitarę? To jest taki sposób bardzo prosty, nie do końca jest idealnie precyzyjny, jednak jak już chcemy na szybkości sobie coś nastroić, to łatwo zrobić w ten sposób. Jak mamy strunę pustą, E, git, naciskamy ją na piątym progu i musi być ten sam dźwięk pustej struny A. Pamiętacie, oglądaliście na pewno filmik o skali chromatycznej, o wyszukiwaniu dźwięku na gryfie. Tutaj mamy właśnie, tu jest taka zasada. Dźwięk na piątej strunie. No, dźwięk na piątej strunie pusty. To jest ten sam dźwięk, co na piątym progu na szóstej strunie. Słyszycie, że jest dźwięk. Faluje. Teraz zagram osobno. I równocześnie. Słuchajcie, jest jakby taka jedna fala. Teraz, jak chcemy nastroić strunę czwartą, to naciskamy strunę piątą A na piątym progu. To jest dźwięk D, a struna czwarta to też jest D. Jest w pożądalu. Teraz analogicznie robimy z następną struną. Czwarta struna na piątym progu to jest dźwięk G, a trzecia struna pusta to też jest G. No wiadomo, teraz jest kwestia taka, że struna pusta G troszeczkę ma taką inną barwę, aczkolwiek to jest dalej dźwięk G. Przez to, że tutaj nie ma owijki struna trzecia, to jest taka bardziej ostra w brzmieniu, nie? Słyszycie? A ta jest owijką D. W każdym razie równocześnie uderzam. To ma być ten sam dźwięk. Teraz trzeba się skupić. Według tej samej zasady idziemy, stąd się to bierze, że trzecią strunę naciskamy na czwartym progu, bo tu jest dźwięk B. A wiecie też z tego, ze strojenia powiedzmy, czy w ogóle wiecie, jakie mają być dźwięki, to że pusta to jest pusta, druga to jest też B. Czyli stąd się bierze, że na czwartym progu tu naciskamy trzecią strunę, strunę G na czwartym progu, a strunę drugą na pustą. Widzicie ten sam dźwięk. Git w pożądalu. I teraz tak samo jak poprzednio chcemy nastroić najcieńszą strunę, to musimy teraz tak. Struna druga na piątym progu. Tu jest dźwięk E. A struna cienka, pusta, też jest E. Na przykład, dobra, rozstroję specjalnie teraz na przykład najcieńszą. Naciskam drugą na piątym progu. Jest dźwięk E. A najcieńsza... I teraz robimy w ten sposób. Najprostszy jest w ten sposób. Uderzam. No, nie jest to, co trzeba. Też nie jest to, co trzeba. Słyszycie to? Coś takiego jest. No trochę. Jeszcze nie to, ale jest trochę. O. Cały czas widzicie, jest takie troszeczkę lekka różnica. O, teraz jest git, bo teraz mam... Jak uderzę... Ważne jest to, że słuchać jak uderzamy równocześnie, bo osobno słyszymy pym, 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 ok, ale równocześnie, uderzenie równoczesne powoduje, że my mamy takie bardziej teraz równoczesne rozeznanie obu strun. O. Nic się tam nie rozładzi. Dobra, spróbujemy na przykład czwartą i piątą. Specjalnie rozstroję. Dobra. I teraz mam tak. Piątą strunę na piątym progu jest dźwięk D. A czwarta pusta też jest D. O. O panie,
tu pistolet, nasz pistolet, tutaj już zaczyna się spuścić, już zaczyna się coś robić. Już on tutaj chce, on już chce atakować. Dobra, naciągamy. No. O. I teraz równocześnie. Wiem, że to jest wszystko kwestia wprawy, jak już trochę posiedzicie, powsłuchujecie się w te dźwięki, to już będziecie mogli szybko to dostroić. Jednak no to jest najprostszy sposób strojenia. Piąta, czwarta, piąta. W sensie piąty próg. Piąty, czwarty. Tak jak pokazywałem. I struna sąsiednia w dół. Ale dwie najcieńsze z powrotem na piątym progu. Stoimy. Wiem, że to jest trochę trudne i to trzeba właśnie nabrać wprawy, bo tak na początku jak ja też stroiłem, to tak, o kurde, jakoś tak średnio mi to wychodziło i nie za bardzo jakoś to tak potrafiłem znaleźć te dźwięki. No może ktoś powiedzieć teraz, no dobra, mamy w telefonach mnóstwo różnych aplikacji, więc po gówno umieć to. No dobra, ale są też sytuacje takie, nie mam telefonu, załóżmy, nie wiem, na szybko chcę po prostu zamiar. Poza tym jeszcze jest sprawa taka, że jak jesteśmy gdzieś, powiedzmy, w zatłoczonym miejscu, gdzie są inne odgłosy, to stroik taki w telefonie, czy nawet stroik na klipsie taki, jak tutaj mam, w dużym natężeniu dźwięku to też nie zawsze pomoże. Jak ktoś gada, po prostu to ten dźwięk nie wyłapuje. Ja to można powiedzieć, no dobra, no to ja też uchem też nie usłyszę. Ale powiedzmy, jak jest jakiś gwar, to sobie można na ucho sobie tutaj potegować, a metronom ten w telefonie będzie nam świrował, bo wyłapuje ten dźwięk, tamten dźwięk i dużo jest takiego szumu, można powiedzieć, który przeszkadza. Więc dobra, jak macie jakieś propozycje inne, bo to oczywiście to jest najprostszy sposób, ale nie jedyny. Także jak macie jakieś propozycje, to piszta. Papatki. Papatejczki.